Czy wiecie, że z raportów badawczych można wyczytać bardzo konkretne i praktyczne wskazówki do działania? Zrobiłam to za Was. Przeczytałam raport Stowarzyszenia Klon Jawor Ufamy Ale o zaufaniu i wizerunku organizacji społecznych. Przygotowałam dla Was 4 wskazówki dotyczące tego, co komunikować i 4 wskazówki dotyczące tego, jak komunikować. Pierwsza rzecz. Pokazujcie efekty Waszych działań. Co udało Wam się zrobić? Jakie są rezultaty Waszych działań? Przy czym, uwaga, nie chodzi o te z projektów. Pokazujcie konkretną zmianę, która zaszła. Badania i raport pokazują, że przedstawianie efektów bardzo dobrze wpływa na budowanie Waszego wizerunku i zaufania do Waszej organizacji. Po drugie, pokazujcie, jak to działa. Z raportu wiemy, że Polki i Polacy niekoniecznie wiedzą, jak działają organizacje społeczne i na czym ta praca polega. Co więcej, czasem wydaje im się, że to wcale nie jest praca, tylko wolontariat albo po prostu poryw serca. Bardzo ważne jest to, żebyśmy wszyscy, cały sektor, 100 tysięcy organizacji społecznych opowiadali o tym, na czym to polega. Że za działaniami stoją ludzie, że na działania potrzebne są pieniądze, że są jakieś konkretne procesy i jakaś praca, która doprowadza nas do, uwaga, punkt pierwszy, efektów. Po trzecie, pamiętajcie o transparentności. W badaniach padają konkretne cytaty respondentów i respondentek, którzy mówią o tym, że przejrzystość organizacji, pokazywanie kosztów, wydatków jest dla nich niezmiernie ważne. Dbajcie o to, żeby dokładnie opisywać, jak działacie i na co wydajecie pieniądze, a także skąd je pozyskujecie. Po czwarte, działania same się nie zrobią. Pokazujcie zespół, który za tymi działaniami stoi. Pokazujcie pracowników i pracowniczki. Co ciekawe, z raportu możemy dowiedzieć się, że Polki i Polacy postrzegają osoby działające w organizacjach społecznych jako osoby anielskie. Pokażmy, że tak nie jest. Pokażmy, że jesteśmy prawdziwymi ludźmi, którzy mają swoje życie, swoją pracę, rodzinę, wydatki, opłacają rachunki, wyjeżdżają na wakacje. Choć oczywiście bardzo często ich praca to także pasja. Już wiecie, co komunikować. Teraz czas na to, jak komunikować działania Waszej organizacji społecznej. Opowiadajcie historię. Wyszukujcie takie przykłady Waszych działań, które można opowiedzieć przez pryzmat konkretnej osoby. W raporcie wprost padają cytaty osób badanych, które oczekują tego, że przeczytają czy obejrzą historię konkretnej Ani, Piotrka, Krzysia, albo jakiegoś zwierzaka ze schroniska. Na pewno takich historii macie w swoich organizacjach mnóstwo. Pokazujcie je, opowiadajcie o nich, przygotowujcie materiały, które pokażą perspektywę jednej konkretnej osoby. Jeśli chcecie zobaczyć przykłady takich historii, serdecznie Was zapraszam do przejrzenia krótkich wideo przygotowanych w ramach kampanii Organizacje Społeczne To Działa. Znajdziecie je na kanale To Działa na YouTubie i na stronie todziała.ngo.pl. Jak komunikować? Wskazówka druga. Spróbujcie uchwycić taki moment, kiedy będziecie mogli pokazać stan sprzed Waszych działań i po Waszych działaniach. Wtedy bardzo widoczny będzie konkretny efekt. W przypadku niektórych działań jest to bardzo proste. Jeżeli sprzątacie las, możecie najpierw pokazać, ile śmieci tam leży. Na drugim zdjęciu możecie pokazać czysty las i 10 worków ze śmieciami. W przypadku niektórych działań to może być trudniejsze, ale na pewno jesteście w stanie uchwycić tę zmianę. Być może pokazując historię jakiejś osoby, której życie zmieniło się dzięki Waszym działaniom. I tu wracamy do punktu pierwszego. Opowiadaj historię. Wskazówka numer 3. Pokazujcie Wasze działania na zdjęciach, przygotowujcie filmy, a jeśli nie macie takiej możliwości, to czasem wystarczy porozmawiać z osobą, która jest odbiorcą, odbiorczynią Waszych działań i zamieścić krótki cytat z takiej osoby w Waszych social mediach. Sposobów na pokazywanie tego, co robicie, jest naprawdę dużo. Ważne jest to, żebyście robili to regularnie i żeby osoba, która chce się włączyć w Wasze działania albo chce Was wesprzeć, mogła sprawdzić, co aktualnie robicie. Wskazówka 4. Pamiętajcie o tym, żeby mieć takie miejsce w sieci, które zbiera wszystkie ważne informacje na temat Waszej organizacji, tak żeby osoba, która chce się o Was dowiedzieć, być może włączyć w Wasze działania albo Was wesprzeć, dowiedziała się, jak działacie, co robicie, na jakim polu, skąd macie środki, jak je wydajecie oraz kto stoi za działaniami. To bardzo ważne, żeby móc odsyłać pod jeden konkretny adres w sieci. I to już wszystko. A
ale jeśli chcecie sami i same wyszukać więcej wskazówek dotyczących tego, jak budować wizerunek i zaufanie do Waszej organizacji, koniecznie zajrzyjcie do raportu Stowarzyszenia Klon Jawór. Ufamy, ale... A jeśli nie lubicie czytać i wolicie oglądać, to koniecznie zajrzyjcie do tego materiału na temat budowania wizerunku organizacji społecznej.